Gość, Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał. Przed mikrofonem a gościem, Radia Lublin, jest poseł Jan Łopata Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Kłaniam się panu, dzień dobry państwu. Koalicja Polska jeszcze istnieje? A zdecydowanie tak i ma się, bym powiedział, dobrze. No ale po wyniku sondażu, wyborczym Władysława Kosiniaka, Kamysza 2,3 30% to chyba nastroje w tej koalicji nie są najlepsze. Też prawda. Aczkolwiek jedno z drugim tak wprost bym nie łączył. Ale moment, muszę to drugie zdanie dobrze. zbudować, ponieważ no, wyniki wyborcze na prezydenta w poprzednich startach naszych liderów no też wskazywały, że PSL wtedy jeszcze jako Polskie Stronnictwo Ludowe może mieć problemy i jakby wieszczyli nam już prawie zejście ze sceny politycznej, jak się okazywało niesłusznie i tym razem tak samo będzie. Ta idea Koalicji Polskiej, budowanie, obudowywanie centrum wokół PSL jest moim zdaniem słuszna i jest wspierana i popierana przez wiele ugrupowań i niezależnie jak dzisiejsi członkowie tej Koalicji Polskiej po wynikach, po tym wyniku wyborów na prezydenta Władysława Kościoła jaka mysza wypowiadają się, Koalicja Polska sama idea, sama właśnie formacja będzie budowana. Pan mówi, że wokół PSL-u budowanie będzie trwało tej koalicji, no ale wasz dotychczasowy koalicjant mocno krytycznie wypowiada się o tej współpracy. Mówi Paweł Kukis, że sam nie zagłosowałby na PSL. No to nie są chyba takie słowa, które w tych trudnych czasach, w trudnych Momentach po przegranej kampanii chcielibyście usłyszeć? Ja myślę, że one nie powinny paść. To po pierwsze. Nigdy bym tak się nie wypowiedział, tak bym nie sformułował. Właśnie bezpośrednio po, 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 po tej niedzieli wyborczej. Dlatego, że to wymaga pewnej refleksji, pewnego zastanowienia. Może nawet rozmowy pomiędzy koalicjantami. O tej też rozmowie mówi Marek Sawicki i mówi też o tym, że nie jest tajemnicą, że Paweł Kukiz nigdy nie lubił i nie lubi PSL-u. To Marek, z Wracamy pos poszedł, do tej retoryki poszedł, sprzed jeszcze budowania kosztów. No właśnie, ja nie chcę iść tą drogą i, 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 i takiego sformułowania ode mnie pan nie usłyszy, czy państwo nie usłyszycie. Ja jestem za budowaniem Koalicji Polskiej. E, wartością doda dodaną w jakimś sensie, w jaki sposób również e, był element Kukiz 15, to pewnie matematycznie nawet dałoby się wyliczyć. E, ja myślę, że no, w, w, przypisują to charakterowi, czy też zawodowi pana e, Pawła Kukiza co niektórzy znawcy tematu, jego pewną porywczość czy... Takie charakterystyczne wypowiadanie się, i można, no ja, ja powiedzmy, uznam, że to, to jest przyczyną tej wypowiedzi, aczkolwiek oczywiście, że mnie to razi i ja bym nigdy tak się nie wypowiedział. W takim razie to zostawmy ten temat. Jesteśmy po dwóch debatach. Po najpierw ogólnonarodowej debacie o, o debacie. Tak. Wczoraj doszło do korespondencyjnego, tak bym chyba to, to należy określić starcia dwóch kandydatów. Andrzej Duda, sztabowcą Andrzeja Duda i Rafała Trzaskowskiego nie udało się dojść do porozumienia, nie było tej wspólnej debaty. Prezydent Duda odpowiadał na pytania w Końskich. Rafał Trzaskowski był w Lesznie. Jeden mówił o kontynuacji ścieżki rozwoju Polski i Polaków, drugi mu zapewniał, że będzie silnym i niezależnym prezydentem. Kto był bardziej przekonywujący? Uczciwie panu powiem i państwu również, że ja tych. Debat czy debaty, jak to nazwać? To w jednej godzinie, tylko w innych miejscach i każdy mówił to, co jakby chciał. No, z pewną różnicą, jak dzisiaj czytam komentarze, bo pan prezydent mówił tylko do telewizji narodowej. Pisowskiej. E, do publicznej. Ra, publicznej. No, to też nie, nie, nie brzmi dobrze. E, pan Rafał Trzaskowski mówił do szerszego gremium różnych stacji e, i pytania, jeśli chodzi o zadawane Ale zdaje się pytania. też była selekcja, jeśli chodzi o wybór redakcji. Chyba nie wszyscy się dostali. No, Widzi pan, no to teraz jest <grym> składnie, <bo> wiele mamy <grym> Ale pytań. Zostawmy, tak. Ale właśnie to niedobrze. Ja powiem to uczciwie. To jest lekceważenie wyborcy. To jest hmm. lekceważenie w drugiej turze, kiedy jest tylko dwóch kandydatów, i ten wybór jest tak na dobrą sprawę, zero-jedynkowy. Nie dać szansy Polakom, wyborcom, z poznaniem, z konfrontacją pewną, na pewnym poziomie kultury, ale na zadawanie sobie nawet nawzajem najtrudniejszych pytań, odkrywaniem tego co się chce zrobić, czy ma się do powiedzenia, czy swój pogląd na rzeczywistość w Polsce, w świecie przedstawić. No to jest zwyczajne lekceważenie i ja, nie zrzucałbym tego na sztaby wyborcze, bo przecież nie sztaby tak do końca decydują. Decydują e, kandydaci, bym powiedział, jeśli e, e, Myśli pan, że nie było woli ze strony Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, żeby się wspólnie spotkać? Ja myślę, że przede wszystkim ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy nie było woli, bo nie chce niczego stracić. No ma pewien poziom ma pewną grupę swoich wyznawców, przeważam wyborców. E Powiedziałam to celowo, którzy, którzy, którzy no w sytuacji, kiedy doszłoby do pewnej konfrontacji słów, myśli, zdań, pytań, mogliby zmienić zdanie. Myślę, że już ten szklany sufit osiągnięty i chce dotrwać do, do, do soboty, do piątku, w zasadzie do 24. W tym stanie rzeczy nie pozyska więcej wyborców, natomiast mógłby stracić. I to jest przyczyna tego, że do tego spotkania nie doszło. Ale to mówię w wymiarze demokratycznym, ja naprawdę sobie nie wyobrażam, a byłem obserwatorem wyborów. W Stanach Zjednoczonych, że nie dochodzi do debaty. No, no to jest tam w ugruntowanych demokracjach po prostu niemożliwe. Yy, a na kogo zagłosuje Jan Łopata 12 lipca w niedzielę? Pytam, dlatego, że z jednej strony naczelny komitet wykonawczy PSL yy, no, wydał stanowisko yy, w, yy, odnoszące się takie ogólne o, do, do wartości, takich jak demokracja, szacunek dla konstytucji. Z drugiej strony nie było konkretnego wskazania na kandydata i wiemy też po wypowiedziach yy, waszych działaczy z tych kierowniczych szczebli, że tutaj zdania są podzielone, się. wprost wskazują na Trzaskowskiego. Panie rektor, niech pan mi pozwoli na trochę mhm. dłuższą odpowiedź. Otóż ja po raz enty i my po raz enty będziemy opowiadali o tym, czy będziemy mówili o tym, że jesteśmy rzeczywiście partią demokratyczną. I to w formule wyborów władz, jeśli chodzi o formułę władz, ale też i zdań poszczególnych członków partii w stosunku od chociażby właśnie tutaj wyboru kandydatów. I nie jest przyjęte, i byłoby niepraktyczne formułowanie przez kierownictwo nazwisk czy kierunków wprost, dlatego że i tak wewnętrzne przekonanie jest istotniejsze niż tego typu deklaracje kierownictwa. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi już tak wprost o odpowiedź na pytanie, które pan mi postawił, a ja chcę na je odpowiedzieć prawie że bezpośrednio. Otóż podzielam pogląd pana prezesa Kaczyńskiego w tym zakresie, który nie tak dawno, no pięć lat temu, <coughs> powiedział, że e, e, demokracja nie znosi monopolu. I ja się z tym zgadzam. Dzisiaj w sytuacji, a do czego on zmienił, co opowiadał? No w sytuacji, kiedy jedna, że władza, jakaś konkretna władza, jakaś, jakaś opcja polityczna posiada wszystkie ośrodki władzy i do tego jeszcze przychylne media, to wtedy dla demokracji, wtedy dla państwa polskiego, mówmy to wprost, jest niedobrze. A ja nie chcę, żeby państwo polskie miało problemy. <tractical> doświadczenie, to się zmienia doświadczenie, to, doświadczenie, doświadczenie pięciu lat wskazuje, że naprawdę to jest Niedobre dla demokracji, niedobre dla państwa polskiego. Byłem obserwatorem. Bezpośrednim zmian, które następowały jesienią, zimą 2015, 2016, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Przeżywałem to ogromnie, nigdy tego nie zapomnę, jak po nocy te zmiany zostały przez pana prezydenta podpisywane, bezrefleksyjnie podpisywane. I oczywiście miały być jedna zmiana, jedna ustawa, to wszystko miało potem funkcjonować. Tych zmian dzisiaj pewnie nikt nie jest w stanie policzyć, i jesteśmy dzisiaj w którym miejscu? A no właśnie. Ani Trybunał Konstytucyjny, ani Układ Sądowy nie jest, nie działa lepiej. Sytuacja międzynarodowa, na którą prezydent ma również... Znaczyny ale z drugiej tryby. strony, panie pośle, to jednak połowa Polaków cały czas mówi i yy, 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 yy ufa yy, prezydentowi Andrzejowi. Ludzie tak mówią sondaże. Zresztą wiemy, że. Pani, pan, pan, pan wybaczy, państwo, którzy tak deklarują, mi wybaczą, ale mam prawo do swojego zdania i to zdanie brzmi w ten sposób. I powtórzę jeszcze raz, demokracja nie znosi monopolu. I sama, sama, sama wyrwa, w, w, która nastąpiła po wyborach w demokratyczny sposób, w tym układzie władzy w Senacie. Po, pozwoliła pokazać, że można dyskutować na dane tematy, na kwestie szerzej, zapraszać ludzi, osoby, różne środowiska, które mają różne zdanie. Oczywiście potem efekt jest w postaci głosowania, to wszędzie, ale można mieć inne zdanie. W sytuacji monopolu, proszę prześledzić wczorajsze posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, której jestem członkiem, a dotyczyło prozaicznej, corocznej procedury sprawozdania z wykonania budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Ponieważ PiS dzisiaj nie lubi tego, szklane, tego kryształowego prezesa, jakim jest prezes Banaś, no, zrobiło z tego posiedzenia po prostu śmiech. I tak by było w każdej innej instytucji. Więc mówiąc wprost, nie poprę kandydatów, Kandydata, który miał szansę przez 5 lat być kandydatem, być prezydentem demokratycznym, I być mówi... wszystkich po, prezydentem wszystkich Polaków. Nie był. I mówił to poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za Bardzo rozmowę. dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się Państwu. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia. <grywa>